Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 294 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 19, wersety od 2 do 7. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Tam słońcu namiot wystawił i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty. Weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po jego kraniec i nic się nie schroni przed jego żarem. W rozdziałach 35 i 37 Księgi Ezechiela prorok ogłasza Boże sądy wobec Edomu oraz przedstawia wizję odrodzenia Izraela. Prorok używa symbolicznych obrazów, takich jak suche kości, aby zilustrować przyszłe odrodzenie narodu po okresie niewoli. Tekst ten łączy sąd z nadzieją na duchową odnowę. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zwróć się ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej i mów do niej. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciwko tobie, góro Seir. Wyciągam rękę przeciwko tobie i zamienię cię w pustynię i w pustkowie, a miasta twe zamienię w ruiny. Staniesz się pustynią i wtedy poznasz, że ja jestem Pan. Bo nienawiść twoja jest odwieczna i oddałaś Izraelitów pod miecz w czasie zagłady, w czasie ich ostatecznej ruiny. Dlatego na moje życie, wyrocznia Pana Boga, obrócę cię w krew. Krew ma cię ścigać. Ponieważ nienawidziłaś krwi, krew ma cię ścigać. Górę Seir zamienię w pustynię i pustkowie i wygubię na niej wszystko, co się tam rusza. Pagórki twoje pokryję trupami. Na twych wyżynach, na twych dolinach, we wszystkich parowach padać będą pobici mieczem. Uczynię cię wieczną pustynią. Miasta twoje staną się już niezamieszkane i poznacie, że ja jestem Pan. Ponieważ powiedziałaś, oba ludy i oba kraje mają być moimi. Wezmę je w posiadanie, chociażby tam był Pan. Dlatego na moje życie, wyrocznia Pana Boga, postąpię z tobą według mego gniewu i mego oburzenia, tak jak ty postępowałaś w swojej nienawiści względem nich. I objawię się tobie przez to, że cię osądzę, i wtedy poznasz, że ja, Pan, usłyszałem wszystkie twoje zniewagi, jakie wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: są one opustoszałe, są one wydane nam na pastwę. Chełpiłyście się przeciwko mnie swymi ustami i zuchwałymi słowami przeciwko mnie. Ja to słyszałem. Tak mówi Pan Bóg. Ku radości całej ziemi zamienię cię w pustynię. Tak jak radowałaś się z powodu tego, że dziedzictwo domu Izraela było spustoszone, tak też z tobą uczynię. Pustynią się staniesz, góro Seir, i cały Edom wniwecz się obróci. Wtedy poznacie, że ja jestem Pan. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł On do mnie: prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha, po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg. Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem, tak jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, minęła nasza nadzieja już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: Juda i Izraelici, jego sprzymierzeńcami. Potem weź sobie inny kawałek drewna i napisz na nim: Józef, drewno Efraima i cały dom Izraela, jego sprzymierzeńcami. Złącz je ze sobą jedno z drugim w jeden kawałek drewna, tak by w ręku twoim stanowiły jedną całość. A jeśli potem mówić będą do ciebie rodacy: czyż nam nie powiesz, co przez to masz na myśli? Wtedy powiedz im: tak mówi Pan Bóg. Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima, oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy i czynię je jednym drewnem, po to, by w ręku moim byli jedno. A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku. Wtedy powiesz do nich: tak mówi Pan Bóg. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli. Oczyszczę ich i będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego pasterza. I żyć będą według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą oni i synowie, i wnuki ich na zawsze. A mój sługa Dawid będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. W liście świętego Jakuba, rozdział 1, apostoł wzywa wierzących do wytrwałości w próbach, które prowadzą do duchowego wzrostu i doskonałości. Zachęca do modlitwy o mądrość, podkreślając, że Bóg hojnie obdarza nią tych, którzy proszą z wiarą. Jakub przypomina, że pokusy nie pochodzą od Boga, lecz od ludzkich pragnień, które prowadzą do grzechu. Na końcu zachęca do wprowadzania Słowa Bożego w czyn, a nie tylko słuchania Go, oraz do wdrażania swojej wiary przez miłosierdzie i czyste życie przed Bogiem. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie 12 pokoleniom w diasporze. Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu, w niczym nie wykazując braków. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym na wszystkich swych drogach. Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny. Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, a kwiat jej opadł i zniknął piękny jej wygląd. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach. Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, Bóg mnie kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały stępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Wiedzcie, bracia moi umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.